Oliwia Stasiak, dzień dobry, witam w rozmowie Echo 24. Ze mną w studiu Milan Uszak, burmistrz Siechnic. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor. Jeżeli chodzi o budżet gminy na ten rok, gmina Siechnice po stronie wydatków zaplanowała 300 milionów, po stronie dochodów 242 miliony. I ile w tym wszystkim, w tym budżecie mają Państwo wpisanych zewnętrznych środków, zewnętrznych dotacji? Kilkadziesiąt milionów. Ten budżet faktycznie przekroczy 310 milionów w ciągu roku, bo już wiemy o niektórych dodatkowych dochodach, w tym dotacjach też zewnętrznych. Po stronie wydatków, po stronie dochodów to będzie z pewnością 250 kilka milionów. Czyli też uda się kilka milionów dorzucić. Co najmniej kilka. Co najmniej kilka. To są dotacje w okolicach 40 milionów złotych. Same wydatki inwestycyjne przekraczają 100 milionów. W tym roku. To jest kolejna granica przekroczona. Budżet również po stronie wydatkowej przekroczył kolejną granicę, bo dotąd to było nieco ponad 200, w ostatnich latach 200 kilkadziesiąt. Natomiast skąd te dotacje? To są oczywiście dotacje unijne. Jeszcze końcówka perspektywy finansowej ostatniej. To są już też dotacje nowej perspektywy unijnej. To są dotacje krajowe, czy też samorządowe, na przykład z budżetu samorządu województwa dolnośląskiego. Wczoraj, a w zasadzie dzisiaj opublikowana decyzja o przyznaniu znaczącego dofinansowania, bo 800 tysięcy złotych na modernizację boisk wielofunkcyjnych za dawnym gimnazjum w Siechnicach. One są już od lat w bardzo złym stanie technicznym. Samorząd województwo taki program dofinansowania na Dolnym Śląsku uruchomił. No całkiem niemałą dotację udało się na to Czyli zadanie 800 pozyskać. Tysięcy Państwo pozyskali. A tak. Ile to jest procentowo w całej tej inwestycji? W tej inwestycji myślę, że to może przekroczyć znacząco 50% jej kosztów. Może dużo. Nawet i więcej. To jest dobry procent finansowania. Mamy pozyskane dotacje na realizowanie zadań w najbliższych dwóch latach, dwóch i pół roku, bardzo istotnych zadań z zakresu kanalizowania dalszego naszych miejscowości. To jest dokończenie kanalizacji sanitarnej w Żernikach Wrocławskich, która jest częścią aglomeracji wodno-ściekowej Wrocław, czyli cały Wrocław plus pewne części gmin ościennych stanowią jedną aglomerację ściekową, dokładniej nazywając. My musimy w ciągu nadchodzących dwóch lat, w zasadzie niecałych trzech, skanalizować jeszcze w procencie wymaganym dyrektywą ściekową obszary tej aglomeracji, żeby Polska nie była narażona z powodu aglomeracji ściekowej Wrocław na płacenie kar Komisji Europejskiej. Na to pozyskaliśmy znaczące pieniądze. Wrocław oczywiście na inwestycje na swoim terenie też proporcjonalnie znacząco większe. Inne gminy ościenne także. To są pieniądze Krajowego Programu Operacyjnego, czyli już z nowej perspektywy unijnej. Feniksa, czyli fundusze europejskie na infrastrukturę, komunikację, środowisko. Dawny program operacyjny infrastruktura środowisko. Z drugiego źródła, czyli z regionalnego programu operacyjnego Dolnego Śląska, teraz FEDŚ, Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska, pozyskaliśmy też podobną kwotę dotacji na skanalizowanie miejscowości w innej części gminy, które tworzą aglomerację ściekową Siechnicę wyodrębnioną w gminie. To jest dokończenie kanalizowania całych Groblic, nowej części Zębic, również pewien fragment kanalizacji jeszcze na południu Siechnic w obrębie osiedla Prawocin. Po zrealizowaniu tych zadań w przyszłej kadencji będziemy próbowali pozyskać jeszcze z tej perspektywy dodatkowe środki, mam nadzieję, na kanalizowanie kolejnych miejscowości. Kanalizować będziemy również miejscowość Zacharzyce, nie tyle ze środków własnych, co z pieniędzy pozyskanych od deweloperów i od innych przedsiębiorców, którzy zainwestowują na terenie tej miejscowości. To taka ciekawa forma i partycypują do w rozwoju infrastruktury niezbędnej do tego, żeby te ich inwestycje mogły zafunkcjonować, mieć odbierane ścieki. Także w kolejnych 3-4 latach będziemy etapowo kończyć kanalizowanie niedużej miejscowości, zresztą w zakresie jej starej części, przynajmniej Zacharzyce. Ale te pieniądze to są również pieniądze na drogi, znacząco mniejsze w porównaniu do tych kanalizacyjnych. Jeżeli chodzi o Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Lokalnych, tutaj realizujemy w tym roku pierwszy etap przebudowy zasadniczej ulicy Prawocińskiej prowadzącej na południe Siechnic. W niedużym zakresie wpisane są już też znaczące pieniądze na drogi w strefach przemysłowych, które udało nam się pozyskać jesienią ubiegłego roku z Funduszu Inwestycji Strategicznych. To jest aż 35 milionów dotacji na drogi w strefie gospodarczej w Siechnicach, na ulicę Zachodnią, Stawową i słynne rondo przy Lidlu
na drodze krajowej. Tam już bardzo zaawansowane prace projektowe. Chcemy szybko ogłaszać przetarg. Te pieniądze musimy wydać wprawdzie w ciągu najbliższych 4-5 lat, ale zadanie nie chce tak długo czekać. Chcielibyśmy, żeby to rondo powstało najdalej w 3 lata od dzisiaj licząc. To jeżeli chodzi o te wszystkie dotacje, to na te, to są plany i to są pieniądze, które Państwo już mają pozyskane, tak? Tak, również pozyskane z Polskiego Ładu 14 milionów 800 na rozbudowę szkoły podstawowej w Żernikach. One są rozpisane na ten rok i częściowo na pierwszą połowę roku przyszłego. Bardzo znacząca kwota dotacji, no plus wiele drobnych, tak? Ja tutaj wspominałem, ciesząc się, że to duża kwota, 800 tysięcy, ale na tym tle nie wygląda aż tak znacząco. Bywają no, też dużo mniejsze. Zadania. Bywają też dużo mniejsze dotacje, jak na przykład ze środków na rozwój dróg transportu rolnego po kilkadziesiąt, po sto kilkadziesiąt tysięcy rocznie z budżetu województwa dolnośląskiego pozyskujemy. Zakładam, że nie inaczej będzie w tym roku. Projekty mamy zgłoszone, pewnie niedługo decyzje. To są takie środki jeszcze drobniejsze, jak program województwa też samorządowego Odnowa Dolnośląskiej Wsi. Takie dotacje po 20, 30, 40 tysięcy na drobne projekty w małych miejscowościach typu jakaś mała infrastruktura rekreacyjna, jakieś rozbudowy obiektów świetlicowych czy modernizacje. Pominąłem. Przed nami duży program budowy świetlic. Zaczynamy od najmniejszych miejscowości, to jest Sulęcin, Grodziszów, Łukaszowice i już rozpoczynająca się budowa w większej miejscowości, dużo w Groblicach, świetlica z punktem bibliotecznym. I na te zadania też mamy pozyskane dotacje już z nowej perspektywy finansowej unijnej, właśnie ze wspomnianego programu działań zintegrowanych inwestycji terytorialnych, ale na tę właśnie perspektywę i na nadchodzącą kadencję samorządu. Te dotacje w części też już ujmowane są w budżecie tegorocznym. Przed nami jeszcze w najbliższych 3 latach budowa 2 kolejnych, większych, dużo obiektów dla Smardzowa i dla Biestrzykowa. Jeżeli chodzi o te dotacje, no to kwoty są różne i pewnie one różnią się w zależności od zadania, ale procentowo, o jakich tutaj procentach mówimy? Bo na przykład to 800 tysięcy wspomniane, pan burmistrz powiedział, że to jest no prawie czy tam ponad 50%, w okolicach 50%. Zdarzają się takie inwestycje, które są dofinansowane no w takiej znacznej, znacznej kwocie 90% na przykład, czy dużo trudniej o takie dofinansowanie jednak? To już się kończy, pani redaktor, dlatego że przypomnijmy, region Dolny Śląsk jest tym regionem przejściowym, gdzie procent dofinansowania w projektach unijnych spadł. To jest 70-75% i to maks efektywnego, tak, dofinansowania kosztów kwalifikowanych i tak będziemy mieli w przypadku zadań kanalizacji sanitarnej wspomnianych z Feniksa i z Fetsiu. Tak będziemy mieli na części wydatków kwalifikowanych zaliczonej do projektu na świetlicach, bo to też z programu działań ZIT. Ale już na przykład w rządowym programie rozwoju dróg lokalnych od kilku lat wprowadzono zasadę, że im gmina ma wyższy wskaźnik G, czyli dochodów podatkowych podstawowych w przeliczeniu na głowę mieszkańca gminy, tym mniejszy ma możliwy procent finansowania, dofinansowania dla tej przebudowy, budowy, rozbudowy dróg lokalnych. I nasza gmina już od lat niestety może korzystać z finansowania tylko 50% w tym programie. Efektywnie, faktycznie z reguły to wychodzi jeszcze trochę niżej, no bo jest część wydatków niekwalifikowanych, pojawiają się i takie na projekcie, więc to jest dedykowany ten program tym gminom w zamyśle twórców uboższym, gdzie mogą osiągnąć nawet 70-80% dofinansowania. Czy to dobre, czy sprawiedliwe, no nie chcę oceniać. Z jednej strony decyduje o tym ten, który daje pieniądze. Z jednej strony chcemy tego, żeby gminy, samorządy się rozwijały, więc no, im jakby lepiej rozwinięta gmina, tym w sumie logiczne, że mam mniej pieniędzy z zewnątrz, tak? Trudniej pozyskać te środki, no bo jakby jej poziom jest już na no innym tak, niż te, ale niż to, te co słabiej rozwijające się na przykład gminy. Tak? Może w poprzednim wywiadzie, kiedy rozmawialiśmy o oświacie. Gminy aglomeracyjne są źle postrzegane przez rządzących i też przez samorządy inne, bo one są postrzegane jako bogate. Niekiedy z nutką zazdrości, chociaż niedużą. Ale nie patrzy się na to, jakie one mają potrzeby wydatkowe wynikające z tego bardzo dużego przyrostu naturalnego, z tej bardzo intensywnej migracji na teren tych gmin. I jeżeli przez to zważymy to bogactwo gmin, to ono wydaje się w dużej mierze pozorne. Zatem takie posługiwanie się dla oceny tylko wskaźnikiem G podstawowych dochodów jest krzywdzące dla tych gmin, bo one są szczególne. One są w ciągłym biegu, w szaleńczym tempie rozwoju.
Myślę, również trudno z punktu widzenia organizacyjnego. Że gdyby zapytać każdego samorządowca, to na pewno każdy zgodnie powiedziałby, że w budżecie zawsze jest za mało, że ten budżet nigdy, tak, dokładnie, nie tylko samorządowy, nigdy nie jest z gumy i to zdajemy sobie z tego sprawę. No ale mamy też takie możliwości, że na przykład przychodzą w końcu pieniądze z Unii Europejskiej. Miejmy nadzieję, że one jak najszybciej, te miliardy z KPO trafią do Polski. Była informacja o tym, że zostały te środki odblokowane, mają płynąć. No i samorządy już tak naprawdę zacierają ręce na to, żeby po prostu wyciągnąć właśnie ręce po te pieniądze. Jakie wnioski gmina Siechnice przygotowała, jeżeli chodzi o możliwość finansowania tego właśnie z tych środków unijnych? Może zacznę od tego, co pominąłem we wcześniejszych wypowiedziach, a na co pieniądze z KPO już mamy od ubiegłego roku. W ramach programu Maluch Plus udało się pozyskać finansowanie, które jest finansowaniem już z KPO, na dwa etapy rozbudowy gminnego żłobka publicznego. To jest rozbudowa o ponad 200 miejsc w dwóch etapach. To będzie żłobek na ponad 300 miejsc w ciągu najbliższych dwóch lat rozbudowany. I tam mamy finansowanie dużej części dotacyjnej z KPO. Druga część to jest również z pieniędzy unijnych, czyli z funduszy europejskich dla rozwoju społecznego, dawny fundusz społeczny, no i częściowo ze środków rządowych. Bardzo znaczące, bo przekraczające 8 milionów przy inwestycji około 12-12,5 miliona w tych dwóch etapach. Długo na to czekaliśmy, w ubiegłym roku dwukrotnie w dwóch etapach udało się w dwóch konkursach to finansowanie zewnętrzne pozyskać. A co chcielibyśmy robić z KPO? Ogromnym wyzwaniem jest pozyskanie z KPO pieniędzy na różne projekty realizowane w ramach rewitalizacji starej elektrociepłowni Czechnica. Za chwilę rozpocznie już w pełnym zakresie produkcję nowa jednostka gazowa, nowa Czechnica. W ciągu kilkunastu miesięcy stara elektrownia Czechnica będzie wyłączona całkowicie z eksploatacji i jej obiekty będą już gotowe do tego, żeby móc rozpoczynać tam fizycznie projekty rewitalizacyjne, adaptacyjne, prace budowlane. Pomysłów na to jest bardzo dużo. Między innymi chcielibyśmy wykorzystać część tych obiektów na potrzeby naszego Centrum Kultury, w tym przynajmniej jeden z obiektów na stworzenie dużej sali widowiskowo-muzyczno, może sportowej, a może i w drugiej, innej z hal te funkcje sportowe pomieścić. Ale przede wszystkim też chcielibyśmy, żeby to było miejsce spotkań i integracji mieszkańców, w tym także odrębne, dedykowane miejsce dla ludzi najmłodszych, dla młodzieży. Można na bazie takich poprzemysłowych obiektów tego typu projekty robić i taki mamy plan. Natomiast chcemy też, żeby duża część tych obiektów była dalej wykorzystywana przez przedsiębiorców. Między innymi, żeby powstał też kolejny na terenie gminy na bazie tych obiektów inkubator przedsiębiorczości. Chcemy, żeby tam pojawiły się nowe technologie energetyczne w różnej skali, czyli żeby część tego kompleksu była również działalnościami gospodarczymi, które przynoszą oczywiście też podatki odpowiednio większej wysokości z działalności gospodarczej dla budżetu gminy. Kolejna grupa zadań to te, które wiążą się z efektywnością energetyczną, jej podnoszeniem, poprawianiem, również związane z produkcją, nową produkcją energii. Tutaj współpracujemy już w ramach klastra energetycznego Siechnice z grupą lokalnych przedsiębiorstw energetycznych, tak naprawdę nie tylko lokalnych, bo to grupa kapitałowa ESV ma liczne przedsiębiorstwa nie tylko w gminie, gdzie jest główna siedziba tej grupy kapitałowej, ale i na terenie całej Polski i jest liderem tego naszego klastra energetycznego. Tutaj wspólnie chcielibyśmy rozwijać produkcję energii, energii zielonej, też po to, żeby obniżyć koszty korzystania z energii na potrzeby gminy i jej jednostek organizacyjnych. To między innymi jest taki jeden z głównych celów. Kolejna rzecz to oczywiście różnego rodzaju infrastruktura, ta ciężka, tak? Czyli infrastruktura drogowa, przebudowa, infrastruktura zielona, czyli wprowadzanie takich stref zieleni, uspokojonego ruchu, czy przebudowa terenów zielonych. Błękitna infrastruktura, czyli to wszystko, co wiąże się z gromadzeniem, zatrzymywaniem wody opadowej, roztopowej, ale też i wykorzystaniem jej, czy na potrzeby gminy, czy na potrzeby mieszkańców. Tutaj tych pomysłów, projektów jest bardzo dużo. W ramach tej infrastruktury zielonej i błękitnej to między innymi przebudowa placu miejskiego wokół ratusza i okolic, która już tak nieśmiało bardzo
się zaczęła posadzeniem drzew długo oczekiwanych przez mieszkańców na początku tego roku na części placu, ale to dopiero początek. Kolejne nadchodzące lata to głębsza przebudowa tego placu. Mam nadzieję, że również ze środków KPO. To proszę powiedzieć, czy takie inwestycje, które już się wydarzyły, mają szansę na refinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy? Bo Wrocław jako gmina ma kilka takich punktów, tutaj w rozmowach też wielokrotnie to padało u nas w studiu, które inwestycja została zrealizowana, ale właśnie w ten sposób poprowadzony projekt i cała dokumentacja, że są duże szanse na to, że one będą jakby refinansowane z KPO, no bo tych pieniędzy wcześniej nie było, a inwestycja czekać nie mogła. Tak, tak. Na to liczymy oczywiście w zakresie inwestycji w toku, czy już częściowo realizowanych, czy to inwestycji oświatowych, czy to właśnie w zakresie wspominanej infrastruktury, ale no nie będę ukrywał, że jednak głównym naszym celem i marzeniem to jest Stara Czechnica, rozwój bazy oświatowej i ta infrastruktura w mniejszych miejscowościach również bardzo potrzebna, jak właśnie związana z budową takich miejsc integracji, świetlic czy obiektów, które trochę szerszą, dalej zaplanowaną szerzej funkcję będą pełniły. Tu stawiamy kropkę, tyle na dziś. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo pani redaktor. Dziękuję państwu. Ja państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.